Jadę ku... do Białego Stoku, elo. To się śniło 4 dni i tak będzie. Tłumy straszne. Może oni troszkę nam pomogą. No tylko zwycięstwo. Coś pięknego. Obiecałem, przyjechałem, jestem już, uwaga, dokładnie tutaj, w Białymstoku. Słuchajcie, 9 godzin drogi i to jest właśnie początek tego vloga. Trochę jednak ta podróż mnie wymęczyła, no jest godzina 7.30, a do meczu jeszcze 10 godzin, także coś tutaj w Białymstoku muszę porobić. Już zmierzamy w kierunku ulicy Lipowej, był jakiś urząd statystyczny, już idziemy też z kierunku dworca. W każdym razie, no, zmierzamy na ulicę Lipową ze względu na to, że pierwszym przystankiem tego vloga będzie oczywiście fanshop. Tego nie może zabraknąć na filmiku, ruszamy w kierunku fanshopu, no i tam zakupię sobie jakiś szalik i zobaczymy, może będą też jakieś ciekawe gadżety, ale szalik to oczywiście klasyczek, zawsze musi być i zawiśnie na ściance chwały. Tymczasem też dzięki tobie, Daniel Aleksiejuk, pozdrawiam cię serdecznie. Nie wiedziałem, że właśnie ten fanshop jedyny to jest właśnie ten przy ulicy Lipowej. Myślałem, że może gdzieś tam w okolicach stadionu też coś będzie, ale oczywiście bezpiecznie będzie po prostu ruszyć przed meczem, bo czasu mam, a czasu jest obecnie godzina już 9.30. Także no, mam nadzieję, że zaraz ten sklepik też będzie otwarty. O, już tutaj z daleka można zauważyć flagi Jagiellonii wiszące. Wydaje mi się, że jest już sporo kibiców tam, no już w sumie coraz mniej czasu do meczu, także ruszamy po szaliczek. Dzień dobry. Uuu, koszulka retro, piękna. Szalik 45 zł, czyli w sumie cena mniej więcej średnio, tak jak w innych klubach, na zasadzie na Rakowie 49, no a na przykład na Krakowie 40, także w sumie tak jak wszędzie, te ceny wahają się między 40 a 50. Na szaliczek już jestem zdecydowany, wybrałem taki, ale jeszcze przyjdziemy, zobaczymy co tutaj ciekawego można zobaczyć. Koszulki widziałem fajne, na przykład z Jesusem i Mazem, no jeszcze może mi się udają nagrać. Kolejka jest zajebiście długa, ale mamy czas, to jest najlepsze. Tłumy straszne, naprawdę, w kolejce stoi się z pół godziny, no ale domyślam się, że jest to wielkie wydarzenie dla takiego klubu, przecież pierwsze Mistrzostwo Polski może stać się faktem już dzisiaj, także nie dziwię się, że ludzie, którzy przyjeżdżają, wykupują koszulki, wykupują szaliki, naprawdę panie już są tam tak wnerwione, jest ich 4, ale po prostu jak mrówki tam zapierniczają. Szacunek dla nich, bo podobno już tak jest cały tydzień w tym sklepiku, więc myślę, że no można im jednak współczuć z tego względu, ale mimo wszystko myślę, że i tak będą zadowoleni. Może jakaś premia wpadnie za to, że tyle ludzi kupuje, za to, że tyle tego całych tych wszystkich akcesoriów się w tym sklepiku w tym tygodniu i dzisiaj też na pewno sprzedaje. No i niestety właśnie brakło mi jakichś takich fajniejszych gadżetów, no bo wszystko już praktycznie zostało wykupione. Ja tam to, co zdążyłem nagrać, to wiadomo, jakieś koszulki, czyli takie rzeczy droższe, też jakieś kapelusiki, no takie różne rzeczy, które są droższe, więc one jeszcze są, ale takie gadżety z gatunku, nie wiem, smyczek, czy na przykład no, skarpetki. Jedyne co było, to skarpetki, ale smyczki, szukałem jakichś breloczków, no to tego niestety już nie ma, no ale właśnie wyszedłem z takim oto fantem. Mam nadzieję, że jeszcze może pod stadionem coś się znajdzie, ale to jest właśnie szaliczek, który zakupiłem. No i mi się bardzo podoba, właśnie lubię takie szaliki, które mają tutaj o herbik taki na wprost i zawiśnie sobie właśnie wiadomo w jakim miejscu. Także Korona, Raków, Jagiellonia po kolei. Jestem tym razem fanem Jagiellonii Białystok. No i co? Teraz mamy jeszcze troszkę czasu, później wybieram się po prostu pod stadion. Pod stadionem porozmawiamy sobie z kibicami, ale na razie
spokój, no i czekamy na meczek. 20 minutes later. Jestem już na rynku Kościuszki, czyli takim dosyć znanym miejscu w Białymstoku, no i właśnie teraz już widać, że no, miasto jest dosyć ładnie przystrojone, wszystko pod to, żeby po prostu była feta. No. Flagi dookoła są wszędzie właśnie związane z kolorami Jagiellonii Białystok, czyli po prostu żółto-czerwone i one są rozmieszczone tutaj na całej długości tego długiego, pięknego rynku. Jest tu naprawdę bardzo ładnie, tutaj już coraz bardziej widać też kibiców właśnie chodzących już w koszulkach, ponieważ już jest godzina około 12, także 5,5 godziny do meczu, także no jeszcze trochę jest, ale i tak już kibiców tutaj trochę się mnoży, już wychodzą, nawet piwko sobie piją w pubach, to jest oczywiście zrozumiałe, o tej porze jeszcze można się tutaj delikatnie nastawić. Jak widzicie za mną, nawet Józef Piłsudski jest ubrany w szalik Jagiellonii Białystok. 1 hour later. Ale to masz profesjonalny sprzęt. No a jak? Witam fankę Jagiellonii Białystok na vlogu. To teraz pora odebrać w końcu akredytację. Myślałem, że tutaj będzie można wcześniej troszkę pokazać z ludźmi, ale no już są tłumy, także no zaraz myślę, że będę coś tutaj ogarniał. Ludzi jest sporo, no ale na początek akredytacja, no a potem ruszamy dalej na podbój, na rozmowy z kibicami Jagi. No zobaczymy, co czują przed tym spotkaniem, czy się troszkę boją. To mnie najbardziej ciekawi. W tamtym budynku, co jest 3-2-1, ten budyneczek widzi pan? Dobra, no widzę. I tam siedzi pani, która wydaje. A, okej, okay, dobra, to dziękuję. Pokazuje się, że akredytacja jest w budynku, no, którym, pod którym przed chwilą stałem. Dzień dobry. Chciałbym odebrać akredytację. Podoba. Tak. Akredytacja już jest, także jesteśmy na miejscu, do tego kamizelka foto, więc dzisiaj znowu za boiskiem będziemy widzieć prawdopodobnie pierwsze mistrzostwo w historii Jagiellonii Białystok. Tak by sobie pewnie życzyli tego kibice, no to skoro tak by sobie życzyli kibice, no to czas na rozmowy z kibicami. Miejmy nadzieję, że będą radośni. Czy przed tym meczem czuje pan bardziej stres, czy takie pozytywne nakręcenie? Bo tutaj jest tak blisko, a może być jednocześnie tak daleko. No gdzieś tam w głębi troszkę jest tego stresu, ale no, staram się nie dopuścić do siebie tego. Muszą wygrać, a myślę, że wygrają. Duże emocje, naprawdę. Ciężko to postrzegać. Po prostu trzeba to na meczu z siebie dobrze wyrzucić i dać duży doping po prostu swojej drużynie i myślę, że to poprowadzi nas do zwycięstwa. Co by nie było, czy jeśli wygramy dzisiaj, czy przegramy. Cofnąć się parę lat temu, gdy walczyliśmy o utrzymanie w Ekstraklasie, gdzie było ciężko, tak? A teraz mamy marzenia. Marzenia zostały do końca. A już co będzie, to zostanie tylko jak w naszej historii. Będziemy wspominać. Jaga ten mecz musi wygrać i wygra, wierzę w to. To się śniło 4 dni i tak będzie. Przyjechałem tu z Belgii, żeby kibicować. Specjalnie na mecz. Specjalnie, tylko i wyłącznie. Nie no, tylko zwycięstwo. Tylko zwycięstwo, chociaż no piłka jest przewrotna, tak? Tak no jak właśnie. Puchar Polski, tak? Wygramy, ja zawsze jak przyjdę, to wygramy. To wygrywacie, jak pan przychodzi? Ja jest, no, bywały mecze przegrane, bo ja na wszystkie chodzę. Tak. No, nie żaden kibic sukcesu, tylko kibic od serca. Tak. Co przemawia na korzyść Jagiellonii w tym meczu? Wszystko, wszystko. I atmosfera, i miejsce w tabeli, i przeciwnik. I wierzę, po prostu wierzę w to naprawdę. Dwóch wicemistrzów przerobiłam, więc myślę, że czas na mistrza. A co pan myśli o trenerze Adrianie Siemieńcu? No, wydaje mi się, że chyba dotarł do chłopaków i oni go zaakceptowali, bo to jest bardzo ważne. I stąd ta atmosfera wydaje się, że fajna. Przede wszystkim, gdy został naszym trenerem w tamtym roku, było spotkanie z kibicami i swoim zachowaniem, podejściem do klubu, do zawodników, przekonał wszystkich do siebie. Dużo empatii, dużo radości człowiek ma w sobie. Myślę, że prowadzi nową, nowoczesną piłkę, po prostu zżył się z chłopakami, trzymał ich po prostu krótko i poprowadził po prostu, bo właściwie wtorek po prostu, tak jak to powinno wyglądać w każdej drużynie. Doprowadził nas tutaj, gdzie jesteśmy, nie? Walczymy o mistrza, jest fajnie. Panowie, mogę wam parę pytań zadać o Jagiellonie? Nie? Ale z piwkiem, nie ma problemu z piwkiem, jak co? Lubię
piwko w samochodzie nie można. To nie jest content family friendly, tutaj może być browar na filmiku, no ale i tak się panowie mimo wszystko przestraszyli. Warta ma nawet szansy na spadek, więc tutaj można ich jeszcze spuścić. No to nie o to chodzi. Swoją drogą. Szkoda, bo tam mamy naszych też chłopaków, którzy grają. Ciru? Ciru, no. Przykryl. No Szymonowicz też ma, no jasne. Także może oni troszkę nam pomogą. No tak, faktycznie. Dobra, wchodzimy. Poczujcie tę atmosferę. Dzisiaj zanosi się na coś wielkiego, poważnie. Dobry. Którędy przejdę na poziom murawy? Dobra, dziękuję. Idziemy jakimiś korytarzami, ale myślę, że może w końcu trafimy. Ale już trwa rozgrzewka, składy już są znane. No, atmosfera na razie jest naprawdę fajna. Tutaj już się ludzie zbierają. Przed chwilą byliśmy w sumie z tamtej strony, więc akurat tam słychać było przede wszystkim dopi. Tutaj jest na razie spokojnie. Tutaj widzę, że większość dzieciaków jest na razie za moimi plecami. To jest niesamowite. To się czuje. Tak jak to napisali kibice, nie ma rzeczy, której nie moglibyśmy wspólnie dokonać, no to wspólnie już dzisiaj naprawdę rozpoczynają show. Ja tutaj naprawdę nie powinienem nic mówić, tylko po prostu oddać głos kibicom. Serio, ten vlog się sam robi. Stadionie. Coś pięknego. 1-0 dla Jagiellonii Białystok obejmuje prowadzenie w tym meczu. No i Jagiellonia ten moment nic nie może powstrzymać jej przed tym, żeby zostać mistrzem Polski. 1-0 dla Białostocza. 2-0. Szybciutko. Tutaj wszystko się wyjaśnia. 2-0. Niesamowite. 2-0 dla Jagiellonii Białystok, a strzelcem bramki Taras Romańczuk, to jest jego 10. sezon w Jagiellonii Białystok. Czy wreszcie zwieńczony mistrzostwem Polski? A za niedługo jeszcze będziemy mogli usłyszeć wspaniały utwór akompaniamentu Zenona Martyniuka. Uwaga! Przez te bramki, brameczki strzelone, szans tego odrobić, ale naprawdę
naprawdę Jagiellonia wyszła tak naładowana. Jeżeli widzieliście to tę przemowę Adriana Siemieńca przed tym spotkaniem, to na pewno przyniosła ona swoje owoce, no bo to, co Jagiellonia gra w tym meczu, to jak wychodzi naładowana pozytywną energią, jak namierzuje się, jak odbiera tę piłkę wysoko, jak rozgrywają, jak naprawdę, jak próbują tworzyć te akcje, to samo nawet na boku, jak patrzy się na Dominika Marczuka. Naprawdę to jest wspaniałe, że można dzisiaj oglądać tego piłkarza jeszcze, myślę, w polskiej ekstraklasie i właśnie dzisiaj gra naprawdę świetny mecz. Na razie jest tutaj przerwa. Zastanawiam się właśnie, czy przejść na drugą stronę, gdzie będzie Jagiellonia strzelała. Chyba to jest dobry pomysł. Nie padają w drugiej połowie, naprawdę nic nie znaczy. Wiecie dlaczego? Bo oprócz tego, że tutaj jest walka o Mistrzostwo Polski, to Warta Poznań w tym momencie jest na miejscu spadkowym. Korona Kielce prowadzi w Poznaniu 2-1, więc Jagiellonia prawdopodobnie będzie mistrzem Polski, to Warta Poznań spadnie, więc ten mecz jest naprawdę bardzo ważny, więc można się cieszyć, że po prostu tutaj się trafiło, że akurat takie spotkanie przyszło oglądać na żywo. Serio, coś pięknego. Poszły cztery kółka idealnie jak na żużelku. Moi drodzy, piłka nożna i żużel, te sporty się czasem łączą. Słuchajcie, to już jest pół godziny praktycznie po zakończeniu meczu, ale dopiero przed chwilą zakończyła się ceremonia. Piłkarze jeszcze są na podium i tutaj cały czas roi się od kibiców. Wszyscy zeszli na dół świętować ten niesamowity sukces, czyli pierwsze w historii Mistrzostwo Polski Jagiellonii Białystok. No naprawdę tutaj warto było dzisiaj przyjechać, nawet ze względu na to, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje. Nigdy nie byłem jeszcze przy okazji świętowania Mistrzostwa Polski, a to jest no idealne miejsce, żeby to właśnie świętować. Kibice tutaj krążą i chodzą dookoła po boisku. Po boisku mistrza Polski, po boisku świeżo upieczonego mistrza. 2 hours later.
się kończy moja przygoda w Białymstoku. Co prawda dla mnie się jeszcze nie kończy, bo trzeba jeszcze przespać się i ruszać na pociąg powrotny, ale mimo wszystko warto było. 8 godzin drogi, jest kawałek, powrót jest chyba w sumie powrót szybszy, bo 7 godzin, także będzie o wiele lepiej, ale podsumowanie jest takie: Jagiellonia, Białystok, pierwszy raz w historii mistrzem Polski. Dzięki wam, że w ogóle byliście ze mną dzisiaj i fajnie, że tego vloga oglądacie, także zapraszam was na kolejne. Koniec sezonu, cóż zrobić, na pewno będę się w następnym pojawiał też na innych stadionach, ale nie można było przegapić takiej okazji. Super, że Jagiellonia tego mistrza zdobyła, wiadomo, że każdy tutaj przyjeżdżając liczył na to, że jednak mimo wszystko będzie tutaj feta mistrzowska, nie będzie stypy przede wszystkim i po prostu wszyscy będą tutaj się cieszyć z tego, że białostoczanie zdobyli mistrza. Byłem w sklepiku klubowym, tutaj porozmawiałem też z kibicami, słuchajcie. Do zobaczenia, fajnie, że byliście, oczywiście do zobaczenia przy okazji kolejnych filmów na moim kanale. Na razie!